Hydra den. Eben Spiel. Ça, ils sont capables de tuer. Et ça, powiedzieć, żeby Sławek nie kradł ode mnie filmów, nie wrzucał, bo twój kanał zarabia na moich filmach, a nie powinno być tak. Ja chcę, żeby te kamery były dla mnie zapłacone. 850 zł. Ja nie będę dawał. Ja nie jestem taki bogacz, żeby prezenty dawać. No i telewizor, i telewizor, wszystko. To ja mam tutaj wszystko od nowa kupować? Ja będę robił sobie lajty. Ja będę mało filmów nagrywał. Nie będę zarabiał. Ja zwykle lajty będę robił. Chyba chcecie mnie oglądać. A to, co się działo wczoraj, to był przypadek. Pokazywałem te buty. A właśnie Arek powiedział, że jest sklep, który są przy ceny i można sobie kupić buty. A ja właśnie podjadę albo podejdę razem z nim. Się kupi wyprzedaż 70% taniej, bo tu co nowszego wchodzi, to drogie jest, a po prostu jak już kolekcja się kończy całe te, to po prostu szykuje się nowa dostawa, to po prostu wyprzedaż, żeby nowe rzeczy. No. Przyszedł? Nie, poszedł. Ale przyjdzie zaraz, na pewno. Wszystko. No, kamerę wziąłem, dobrze, kamerę wziąłem. Kupiłem. Kartę też jest. Można nagrywać kamerę i komputer wrzucać. To trzeba wyczyścić. A przyjdzie Arek, to pokażę mu. Można chodzić nie telefonem, tylko wziąć kamerę i kamerę nagrywać. Ale to dopiero początek, to coraz cieplej się robi. Ponad wodę. Woda będzie niedługo. I pozdrawiam. Wszystkich. A właśnie widzę. Herbatkę. Się odbija po śniadaniu. No, jeszcze.
Trzeba właśnie spokojnie filmy nagrywać. Jak to nagrywać dzień i noc? Pokazywać siebie, co się ogółem robi, jakim człowiekiem jest człowiek. Ja tyle ogółem filmów wam nagrałem i pewne rzeczy pokazywałem, jak się robi, jak się smaży, jak się gotuje. Też widzieliście z Arkiem, też pewne rzeczy robiliśmy i nagrywaliśmy. No to chwała Bogu ogółem. Tak powinno być właśnie w rodzinie, a nie ten ogółem knur takie rzeczy wygaduje. O. Musztarda i ketchup pomieszać. O. A Kocia pisze, że oni mi chcą zbanować. Ja tam nie nagrywam. Widzieliście wczoraj. Nie nagrywałem, tylko jeden film nagrałem. To przyjechał syn do ojca. Parę słów powiedział. Ja go też pozdrawiam i życzę udanych w życiu chwil. No i byliśmy i właściciel był cały ten, bo pytał się, czy ale popatrzył się, przywitałem się. Poszedł Arek porozmawiać. Zobaczył, że wszystko gra, jest, nie ma bałaganu. Że po prostu tak powinno być. To trzeba powoli, powoli wszystko po prostu budować. Bo nie ma takiego czegoś, żeby coś było od razu, jak to się mówi. O mama. Pojechała. Żeby wysłać na Alkę. Pieniądze. Bardzo dziękujemy, że Zosia, mama, taką jest wspaniałą kobietą, że ogółem muszę powiedzieć, muszę obiecać, że po prostu muszę pewne rzeczy przemyśleć, żeby nie wpadać w panikę. Nie używać alkoholu. To, że te pokazałem się na lajcie, to po prostu tak samo jak tutaj wtedy, co lajta robiłem, co alkohol był, to po prostu nie, ja wam powiem, że raz na jakiś czas można sobie napić się alkoholu, tylko nie za dużo
nie tak picie, jak oni piją, dzień i noc. Co zrobisz, no? Nic nie zrobisz. Ja mam w jakiś sposób pieniądze, bo zarobiłem, a ja nie zarabiam na alkohol, na życie. A robiłem lajta na ubrania, to właśnie już przyszły chyba pieniądze, to będzie trzeba jechać, coś kupić. O, przepraszam. Odbiło się. To takie same parówki, jak w Polsce są.